Cześć, witam cię detailingowy dziadzia, jak widzisz, łobuz, skurczybyk, field glaze od Zymulka, dostałem do testów od miejscowego szamana i kurczę tak stoi i dlatego będzie to szybki strzał, bo w końcu trzeba mu go oddać, nie? Pasowałoby, ale raczej ja go kupię. I co? I zdech, no właśnie, tak myślałem. To jest właśnie to. Dobra, idę wymienić. Po użyciu warto odwrócić buteleczkę do góry nogami i co? I prysnąć. Jest chmura. Zaczniemy, słuchaj, od zapachu, który jest obłędny. Ciężko mi go do czegokolwiek porównać. O, taki świeży. No pyszny. Tak to wypicie od razu. Myślałem, że kleszcz. Nie kleszcz? Dobra. To co? Mikrofibra puszysta, mięciutka, grubiutka. I lecimy. A, będę chciał zobaczyć, słuchaj, też przyciemnienie u buziaka oczywiście. Na ile przyciemni. Wyznacznikiem dla mnie bardziej będzie to. Tu są hologramy, czekam na słońce. Mikrofriben i bardzo malutko tego produktu. Tego produktu dajemy. Już, to jest wszystko. Bo inaczej będzie się mazał. Pyk. I docieranko. I to jest wszystko, słuchaj. Zobacz, cała filozofia produktu. I mamy obłędny poślizg. Bez maskowania. Lecimy dalej. Zrobimy teraz cały ten panel. Z tamtej strony dawałem, dobra. Trzy sztuki. On na początku będzie stawiał ci taki opór, jego rozprowadzamy, odwracamy i od razu docieramy. I to jest wszystko. O, tu były zacieki po wodzie, zebrało, troszeczkę je zamaskowało tylko. No. Miodzio. Tam, 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 tam. I następny panel. Dwa. Ale zapach. Rozprowadzam. Ok, w sumie to on już sam odparowuje natychmiast. I pyk. To jest typowy, kurczę, można powiedzieć, na błyszczasz, taki typowy quick detailer. Czy lubi wodę? Średnio, ale na wodę go nie kładziemy. On uwielbia woski. Woski, woski, jeszcze raz woski. Niestety nie leży tutaj żadny Zymulek. A co tu się narobiło? Coś tu spadło. I ostatni panel. O. Rozprowadzenie i docieranko. Tak naprawdę docieranie to już jest bzdura. Pstryk. I oto jest cała robota. I mamy przyjemny, miękki taki połysk. Typowo do wosku. Typowo. Zajebiście. Fajny produkt. Na pewno go kupię, bo przecież nie pozwolę sobie na to, żeby go oddać, jak już wziąłem. Wie, co robi. Wie, co robi. On już mnie dawno na niego namawia, już go kiedyś miałem, ten produkt. Skończył mi się, nie kupiłem, bo jest drogi. No nie da się ukryć, jest drogi. Rozprowadzanko. I docieranko. I już. Złapało wodę. Odwrócę sobie mikrofibrę. Dwa. I ciach. Typowy quick detailer. O, super. No jest połysk, no jest. No siedzi to fajnie, przyjemnie, naprawdę. I ten połysk jest taki, kurczę, ciepły, taki przyjemny, miękki. No. Fajna sprawa, super. Teraz zobaczymy jeszcze, czekaj, tutaj. Samo odparowanie, zobacz. Znika i nic nie zostawia. Nawet nie musisz się bawić. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Super, nie? Dobra, a teraz jeszcze sprawdzimy jedną rzecz. Na pewno nie był sprawdzany. Mam nadzieję, że nikt go nie sprawdzał jeszcze na karbonie. I że będę pierwszy. Pstryk.
Także położyłeś zymula, chciałbyś sobie odświeżyć, albo kończy ci się na przykład zymulek, któryś z wosków, zarzucasz tego zawodnika i masz uderzenie naprawdę bardzo przyjemne. Fajnie. W ogóle obcowanie z tym produktem jest fantastyczne. Oj, tak, zapaszek jest bardzo fajny. No dobra, to lecimy dalej, co? Zobaczymy go na karbonie, nie? Tu jest mokra. Raz. A poślizg go nie dostało. Tu też tak. No, powiedzmy, że odrobinę. I co? I nic. Nic kompletnie. Nic. Zero przyciemnienia. Tak jak mówiłem, produkt jest typowym takim odkurzaczem, który da ci dać połysk. Także jak kupisz sobie ten produkt, to nie licz tutaj na jakieś wypasy. Niektórzy narzekają na ten produkt, naprawdę. Bo jak na zymula, spodziewają się jakiś taki petardziochy, kurczę, że to będzie, nie wiem, kurczę, odcień inny lakieru, nie mam pojęcia. Nie, ten produkt służy właśnie do tego, żeby sobie odkurzyć wosk. A jeszcze najlepiej, jak to połączysz z zymulem. Typowy odkurzacz, kładziesz, nawet go nie docierasz, on sam odparuje i dodaje naprawdę taki przyjemny połysk. Tak ten produkt wygląda. To nie jest, kurczę, produkt, który ma, nie wiem, zrobić cuda na kiju. Tak samo jak woski zymula są fantastyczne, ale tylko w połączeniu z czym? Właśnie z ich cleanerem. Testowałem, chyba był nawet film na Tigrze, wosk bez cleanera, no siedzi, ale to słabo, słabo. Całą robotę, myślę, że 90% robi roboty cleaner, 10% właśnie, powiedzmy, robi wosk. No ale cała zabawa właśnie na tym polega. Tu z tym produktem jest podobnie. Zarzucenie go na jałowy lakier to jest w ogóle bzdura, to szkoda prądu w ogóle. Tu uzupełniamy tylko i wyłącznie, odkurzamy sobie po myciu, powiedzmy, masz na lato, przede wszystkim właśnie na lato, wosk zymula. Zimą to dla mnie szkoda prądu na te woski, bo są drogie. Tutaj to już tak typowa celebracja, jakby nie było. Kładziesz sobie, myjesz autko i później właśnie odświeżasz sobie tym zawodnikiem. No dobra, słuchaj, czy gdzieś jeszcze położę? Może zrobię taki strzał na panel. A, jeszcze na szybę nie kładę. Zobacz, jak sobie pozwoliłem. Jedziemy. O. I to jest już. A nie, jeszcze tutaj odrobina została, no to odwracam i zobacz. I po wszystkim, to jest cała zabawa. Już. Tak właśnie powinna wyglądać zabawa typowym quick detailerem. Na tej zasadzie. Bezproblemowy, kładziesz i znikasz. I dodaję przyjemnego połysku. A, jeszcze szybę miałem, widzisz. No to tu. Ciach. Tu będzie widać, zobacz, zniknął. Już. Po wszystkim. Tutaj też. Ciach, 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 ciach. Znika. Odparowuje, on nic po sobie nie zostawia, kompletnie nic. No, tu go trochę jeszcze zostało. O, po wszystkim. No dobra, fantastyczny produkt. Czy warto go kupić? No kurczę, no pewnie, że warto. Ale to jest tak, jak mówię. Połączenie z woskami, tylko i wyłącznie. Na powłoki, no też możesz dać, ale to jest bzdura totalna. Ja widzę ten produkt typowo z woskiem. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!